Cześć, z tej strony BN23 i witam was w trzecim odcinku z serii Starcia Królów. I dziś porównamy kolejnych dwóch władców, a będą to Weznan, który pojawia się w drugim odcinku z rzędu i zmierzy się on teraz z innym władcą z uniwersum Władcy Pierścieni i z innym też złym władcą, z innym antagonistą, a mianowicie z Sarumanem. W ostatnim odcinku zostawiliśmy go z Sauronem, a w tym z Sarumanem. Czyli z kolejnym majarem, który był na tej ścieżce zła. Także zobaczymy, jak tutaj wypadną. Jeśli chodzi o władcę, jako postać, jako jednostkę, no to tak jak w przypadku właśnie poprzedniego odcinka, gdzie Sauron jest potężniejszy od Weznana, taki tutaj saruman, będący również majarem, też by był potężniejszy. Następnie mamy wojsko. I mimo, już podstawowe jednostki Saurona prezentują się lepiej niż podstawowe jednostki w armii Saurona, to i tak przegrywają one z tymi od Weznana. No jednak, armia Weznana była tutaj silniejsza. No dobra, może mroczni rycerze jeszcze mogli akurat być na równi z Urukhai. To o tyle na przykład Dark Slayerzy, czyli ta większa wersja mrocznych rycerzy, no to oni już byli zdecydowanie silniejsi. Także tutaj jednak e, Wojsko myślę, że uweznana... No na pewno Saruman wypada lepiej Jeśli chodzi o te podstawowe oddziały Urukowie są dużo, dużo silniejsi niż Orkowie Ale mimo wszystko jednak Wojsko Weznana silniejsze Jeśli chodzi natomiast nie o wojska lądowe A o flotę No to oczywiście armia Weznana Takową posiadała Dostali się w ten sposób chociażby do Hammerhold Isengard nie miał floty bo jej po prostu nie potrzebował. No na pewno, jeśli byłaby potrzeba stworzenia floty, saruman doskonale by to wszystko przygotował i na pewno te statki byłyby wytrwałe, wytrzymałe, więc no tutaj taka, niby dam punkt Weznanowi, bo po prostu posiadali ją. No stwierdziłem, że tutaj dam punkt, bo jeszcze będzie jedna taka kategoria, gdzie z kolei saruman zdeklasuje z podobnego powodu i się w sumie to wyrówna, więc no ostatecznie zdecydowałem się to wziąć pod uwagę. I tą kategorią jest, no nazwałem to po prostu gospodarka. I o ile o weznanie nie mamy za bardzo jakichś specjalnych informacji w ogóle, no to o tyle Saruman naprawdę prezentuje się tutaj bardzo ciekawie. Dokonał on potężnej industrializacji. Przemysł drzewny tutaj też bardzo mocno funkcjonował, po prostu wykarczowano wszystkie drzewa, które znajdowały się w Isengardzie, a potem zaczęto karczować las Fangorn, co oczywiście spowodowało niezadowolenie Entów, którzy zostali powiadomieni niejako o tym i potem mieliśmy w następstwie ostatni marsz Entów na Isengard, ale generalnie tutaj naprawdę sprawnie ten las karczowali, oprócz tego powstały różne piece, można powiedzieć, że przemysł zbrojeniowy bardzo się rozwijał, ponieważ no orkowie i urukowie, którzy ruszali na pole bitwy, musieli mieć oręż, musieli mieć też pancerz, także naprawdę wszystko sprawnie to szło. I jeszcze dodatkowo powstawały machiny bojowe, takie jak balisty, powstawały też drabiny, tarany. No i oczywiście Saruman opracował swoją broń specjalną, jaką były miny. Także tutaj naprawdę. Bardzo dobrze Eisengard się pod rządami Sarumana rozwijał. Saruman w bardzo krótkim czasie osiągnął poziom w większości potężnych państw i naprawdę tak technologicznie prawie wszystkie, a jak nie wszystkie, przyścignął. Także naprawdę tutaj Saruman poradził sobie świetnie i zdecydowanie wygrywa w tej kategorii. Dalej mamy to zadowolenie społeczeństwa. No i właśnie z jednej strony mamy oddanych bezgranicznie Weznanowi łuczników cienia, mrocznych rycerzy i tak dalej, którzy zrobią dla niego wszystko, uwielbiają wręcz swojego pana. A z drugiej strony mamy orków i uruków, którzy po prostu są wierni Sarumanowi też w ten sam sposób. I jeśli on każe im kogoś zaatakować, no to to zrobią, tak? No tutaj siły zła w świecie to działały dość prosto, tak? miały pana, no to zarówno orkowie, jak i urukowie mając pana potrafili się zjednoczyć i dla niego działali. Także tutaj no dość specyficzna kategoria, jeśli chodzi o władców ciemności, takich mrocznych władców, dlatego remis. Dalej mamy stolicę, bądź też główną siedzibę, główną jakoś fortecę. No i w przypadku weznana jest to oczywiście mroczna wieża, położona na tych pustkowiach, którymi władał no, dość solidna, naprawdę forteca, jedna z lepszych, myślę, jeśli chodzi o Kingdoma. Natomiast oponent z dzisiejszego odcinka, bardzo silny również. Isengard prezentuje się naprawdę całkiem nieźle, otoczony murami, a sama wieża Ortank naprawdę była bardzo, bardzo trudna do zdobycia. Także, nawet jeśli udałoby się sforsować mury. No to zdobycie samego Ortanku nie byłoby łatwym zadaniem i ja uważam, że Isengard jako forteca jest fortecą silniejszą, że tak po prostu w skrócie powiem, niżeli Mroczna Wieża Weznana. I trudniej by było zdobyć Isengard. Dalej mamy pozycję na świecie. No i jeśli chodzi o państwa, właściwie krainę, którą władał Weznan, no to cały czas gromadził on nowe siły. Jego pierwsza inwazja... Nie udała się podczas wydarzeń z Kingdom Rush 1, natomiast z Kingdom Rush Vengeance podbija on praktycznie cały kontynent i rozszerza znacząco swoje wpływy. I pod jego władaniem wtedy jest cała północ, Królestwo Krasnoludów, Królestwo Linyrii i Hammerhold. Także naprawdę potężne tereny i wtedy no, zdecydowanie była to największa potęga w całym świecie Kingdoma, te Imperium Weznana, że tak to można określić. Z drugiej strony mamy Isengard, który no może nie potwierdził swojej wartości na polu bitwy, tak jakby mógł to zrobić. Natomiast jeśli spojrzymy na to, jak rozwijał się Isengard, jak dobrze prosperował tam przemysł, jak świetnie uzbrojona była armia Isengardu i jak generalnie zarządzał nią Saruman, no to zdecydowanie było to jedno z najpotężniejszych państw w Śródziemia w trzeciej erze sama forteca a sam był też bardzo trudny do zdobycia, jeśli ktoś by się tego zadania podjął. Dlatego no tutaj też nie mogę nie docenić jakby Isengardu Sarumana, dlatego w tej kategorii remis. Następnie mamy sukcesy na frontach. No i tutaj właśnie. Historia Isengardu nie potoczyła się specjalnie kolorowo. Wygrali jedną z bitew Ubrodów na Aysenie, na rzece Aysenie. Generalnie splądrowali na pewno dużo wiosek, nie wszystko zostało opisane, nie wszystko zostało pokazane. No ale z racji, że wojska Rohanu musiały się wycofać do warowni Helmowy Jar, no to pewnie wiele takich wiosek, wsi zostało splądrowanych, zostało zniszczonych, spalonych, czy to przez uruków, czy to przez e, dzikich ludzi z Danlandu. E, natomiast weznan wypada tutaj dużo lepiej. Już za pierwszej inwazji przedstawione w Kingdom Rush 1C stanowił on duże zagrożenie dla całego świata. Został odparty dopiero jak dotarł już do królestwa Linery, jak przeprawił się przez góry, nawet jeśli wybrał najkrótszą ścieżkę, także tutaj już troszeczkę yy, na pewno musiał zająć. Natomiast w Kingdom Rush Vengeance pokonuje on absolutnie wszystkich. Dokonuje tytułowej zemsty, dlatego jest to ogromny sukces i jak najbardziej wygrywa tutaj wezmę tej kategorii. Następnie przechodzimy do sojuszników i partnerów. No i oczywiście takim najbliższym i najbardziej zaufanym sojusznikiem Isengardu byli Dunledingowie, czyli dzicy ludzie z Dunlandu, Saruman za pomocą swojego krasomustwa pięknego mówienia przekonał ich by do niego się przyłączyli. No mówił on o tym chociażby, że Rohirrimowie wygnali ich tutaj w góry, na skały, odebrali im ich dawne ziemie. No i jak tak może być? E, także tutaj zyskał sojuszników, Dunladingowie nienawidzili Rocha, mieszkańców Rohanu, e, dlatego tutaj chętnie przyłączyli się do czarodzieja, do Isteriego. E, czy właściwie dobrze to odmieniłem? E, no, i oczywiście takim sojusznikiem, ale takim na papierze był Sauron, bo wiemy, że ten sojusz długo by nie wytrwał. Jeśli wygraliby oni wojnę pierścień, Sauron chciałby podporządkować sobie Sarumana albo go zabić. To jest oczywiste. Gdzieś dawno temu nawet wyczytałem, że namiestnikiem Isengardu miał być rzecznik Saurona, więc właśnie, co by się stało wtedy z Sarumanem? no Dużo osób, którzy, które właśnie zastanawiały się nad tym, są właśnie tego zdania, że Saruman zostałby prawdopodobnie usunięty. No Sauron z pierścieniem był potężniejszy niż Saruman, więc tutaj w bezpośredniej konfrontacji raczej by wygrał. Dlatego tutaj tacy sojusznicy na papierze, bo obaj chcieli pierścień dla siebie. I Saruman chciał, pragnął mocy jedynego pierścienia, i Sauron, jego właściciel dawny, chciał. Swoj skarb odzyskać. Dlatego tutaj tacy na papierze sojusznicy więc ja armii Mordoru czy wojsk Zolguldu nie liczyłbym jako sojuszników czarodzieja. Weznan natomiast zgromadził całą rzeszę potężnych sojuszników głębinowe diabły, goblinoidy, e, smoki różnych, różnych ras tych smoków. I jakieś legendarne, nawet pojedyncze postaci, takie jak Jack Lantern, chociażby Margosa. E, także tutaj weznam wypada naprawdę bardzo, ale to bardzo dobrze e, i myślę, że powinien otrzymać punkt. I jeśli policzymy te małe, jak ja to nazywam punkty, no to Weznan tym razem wygrywa z postacią zwładcy 6 do 5 wygrywa nasz antagonista w serii Kingdom Rush. Natomiast oczywiście przejdę jeszcze do podsumowania. I porównamy sobie tak ogólnie oba państwa, jak prosperowały, i obu władców. No i tak, z jednej strony mamy Weznana, który ostatecznie swój sukces, osiągnął sukces, osiągnął swój cel, przepraszam, no i zajął cały północny kontynent, pokonał wszystkich swoich oponentów, ale też tak chcieli twórcy. Z drugiej strony mamy Sarumana który przygotował się wręcz świetnie do wojny. Moim zdaniem, bardzo dobrze wszystko przemyślał, natomiast inna jest specyfika świata. U Tolkiena dobro musiało ostatecznie wygrać. Dodatkowo, Tolkien jeszcze wzorował się na różnych, właśnie wydarzeniach, chociażby historycznych bitwach, także tutaj niekoniecznie silniejszy musiał wygrać i tak było w przypadku Isengardu. No bo tak, główną siłą Rohanu było co? Koniki. Co jest na koniki najlepsze? Piki. Armia Isengardu oczywiście była uzbrojona w piki, ale generalnie oprócz tego mieli też zbrojnych. Urukowie mieli szerokie tarcze, grube pancerze. Mieliśmy też kuszników, łuczników. No, i oczywiście te machiny, o których wspomniałem. Także oni też byli przygotowani do oblężenia helmowego jaru bardzo dobrze. Ich oblężenie helmowego jaru by się udało. Rohan by upadł. Bo nie oszukujmy się, raz, które było fortecą, która była położona na wzgórzu, choć co, co prawda, ale no jednak drewniany fort zostałby bardzo szybko podpalony. Tak można też by było ogrążyć dookoła tą fortecę. Helmowy jar był tak schowany. Dodatkowo był zbudowany z kamienia, e, także był trudniejszy zdecydowanie e, bardziej do zdobycia i był w fortecu, która nigdy nie została też zdobyta. Natomiast Isengard prawie tego dokonał, no ale trochę mieli nieszczęścia Isengardczycy. Na odsiecz pod Helmowym Jarem przybył Gandalf. Sam Gandalf, sam wielki mędrzec Śródziemia e, z dodatkowymi oddziałami. Sam Isengard po tym jak się rozwijał, jak karczował las, no to został zaatakowany przez Enty. Pradawne, mityczne stworzenia. No i jeszcze w filmie to niekoniecznie jest przedstawione. Chyba w wersji edycji rozszerzonej tak trochę jest pokazane, ale też tak e, nie do końca, że na pomoc pod Helmowym Jarem też przybyły chłorny, jak dobrze pamiętam. E, także tutaj naprawdę no ciężko, ciężko mieli... E, ale generalnie ja nie uważam, że saruman jest dużo gorszym władcą od Weznana. Ja uważam, że oni są co najmniej na równi. Ja uważam, że saruman, mimo wszystko, bardzo dobrze Isengard rozwinął pod względem tego, żeby przygotować się do konfliktu zbrojnego i pod względem tego, by to się wszystko rozwijało. Dlatego ja bym tutaj co najmniej dał remis. No i zachęcam oczywiście do zostawienia w komentarzach swojej opinii. Kto Waszym zdaniem jest lepszym władcą? Kto lepiej rozwijał państwo? Kto wykazywał większy potencjał? Kto lepiej przygotował się do konfliktu? I generalnie, jak to wypada ogólnie Waszym zdaniem w Waszej opinii. No i co? Słyszymy się w kolejnych odcinkach. Natomiast, jak ktoś jeszcze jest zainteresowany, zaraz omówię króciuteńko ankietę. Natomiast, jak ktoś chciał tylko posłuchać porównania Sarumana z Weznanem. No to dziękuję serdecznie tym osobom, mam nadzieję, że wam się podobało i słyszymy się w kolejnych materiałach z tej czy też z innych serii. Na ankieta, w której była to jedna z czterech opcji, była naprawdę zacna moim zdaniem. Mieliśmy tutaj dwa starcia do starć królów i dwa do pojedynków bohaterów. Ale naprawdę zdeklasowana opcja Saruman kontra Weznan 77% waszych głosów na tą opcję. Także zdecydowane zwycięstwo. Na drugim miejscu 13%: Nocny Król kontra Sauron pojedynek bohaterów. Przywódca białych wędrowców zagro wielkie zagrożenie dla Westeros kontra główny antagonista władcy pierścieni tytułowy władca pierścieni e, byłoby na to na pewno dość ciekawe starcie, e, no ale 13% także tutaj dużo, dużo mniej niż ta pierwsza opcja. 7% starcie orka z hobbita z orkiem z Kingdom Rush, czyli Bolk kontra Weruk. Weruk to oczywiście ten ork, który służył Weznanowi, Bolk natomiast dowodził podczas bitwy pięciu armii, które jest przedstawiono w Hobbicie. No i 2% raptem zdobyła opcja starcia dwóch przywódców e, o rudych włosach i rudej brodzie. Hjalmal Ancrate, czyli Opcjonalny król Wysp Skellige w Wiedźminie kontra arkus król północy z Kingdom Rush Vengeance. E, także tutaj moim zdaniem też dość ciekawe starcie by to mogło być. E, no ale raptem 2% to zgromadziło. Oczywiście jak dodam ten odcinek, pojawi się też kolejna ankieta, gdzie zamieszczę kolejne opcje. Także zachęcam do głosowania. A ja się z Wami żegnam. Nie będę tu już nic przedłużał. Słyszymy się w kolejnych materiałach. Cześć!